Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy świeżo po aktualizacji 4.5, w której dodali plac zabaw. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak on mniej więcej wyglądał, ponieważ jedną gierkę udało mi się na nim zagrać, zanim go wycofali. Dodatkowo przedstawię wam dzisiaj kilka nowych skinów. Jeżeli podobają ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Wycieki, wycieki i jeszcze raz wycieki. Jak widzimy na stronie pojawiły się nowe skiny, które zostaną prawdopodobnie już niedługo wprowadzone do rozgrywki. Nowy skin Criterion. Jak widzimy, jest to również skin super jakiegoś bohatera. Może prawdopodobnie to będzie super bohater ten zły i będzie walczył z super bohaterami tymi dobrymi. Nie wiem, mogę się tylko domyślać. Coś mi się wydaje, że te wszystkie skiny zostaną jeszcze dodane do końca sezonu czwartego. Jak widzimy, Criterion... Jest to chyba kostium damski. Rzadkość legendarna. Do tego jest jakiś deflektor. Jest to jego plecak. Co to może być? Nawet sobie z niczym tego nie kojarzę. Może jakaś to jest maska na twarz, która w środku jest w tym plecaku spakowana? Nie wiem. Następnie, co to jest? Również plecak. Destabilizer. Ale tu już jest do skinu Oblivion. Czyżby Oblivion był damską wersją Omegi? Tak mi się wydaje, bardzo fajny skin, z pewnością będę chciał go kupić. Do tego dodatkowo dodali jeszcze jeden skin o nazwie Vertex. Vertex jest to męska wersja Criteriona? Bo to jest chyba damski. Jak widzimy, zarówno Criterion, jak i Vertex są skinami legendarnymi. Bardzo fajnie to wygląda. Lecimy dalej. Jak widzimy, moi drodzy, mamy kilka nowych skinów. Mamy skin taki a la Sherlock Holmes, Gumshoe. Gumshoe jest to skin epicki, taka kobietka w okularach, bardzo fajny. Coś lata 60., 70. Sherlock Holmes. Nori jest to jakiś detektyw. I do tego mamy jakiegoś Sleuth. Nie wiem, jak to nawet przeczytać. Jest to również jakiś pomocnik może Sherlocka Holmesa. Do tego dodatkowo został dodany miś. Jak wiemy, niedługo w Stanach jest Święto Niepodległości. Z racji tego został dodany miś o kolorze niebieskim. Widzimy, że on ma takie spodenki w tą właśnie kratę, w paski Stanów Zjednoczonych. Do tego jaki jest Blazing Cap. To będzie taniec, tak? Czy to będzie czapka? Nie wiem, co to będzie. To jest plecak. Tak, Bug Bling, to jest czapka z fajerwerkami, właśnie, to jest Bug Bling. Do tego skinu Nori, Sleuth i ten Gumshoe jest Cloudfinder. Cloudfinder, nie wiem, co to może być, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, co to jest za urządzenie. Mamy dalej jakiś aparat z Confidential Case, czyli taki aparat z ukrycia chyba, co? Robić takie zdjęcia z nienacka, kamera taka starodawna. I tutaj mamy Evidence Bug, czyli pewnie ten będzie do tego skinu, a ten będzie do tego skinu. Damski chyba i męski. Lecimy dalej. Przechodzimy do lotni. Lotnie są naprawdę kozackie. Widzicie ten samochód? To jest samochód rodem z mafii, z filmu Mafia. Bardzo, albo z gry Mafia. Bardzo fajny, bardzo fajna lotnia. Będę chciał ją kupić. Jestem mega ciekaw, jak ona rozłoży skrzydła, jak to będzie wyglądało i jaki będzie miała dźwięk. Z pewnością takiego starego samochodu odpalanego jeszcze na korbę. Jak widzimy, mamy Terminusa, nowa lotnia chyba do skinu Criterion bądź Vertexa, bardziej mi się wydaje, że do Vertexa. Dwa nowe eksy, to też chyba do Vertexa i patrzcie, do tego całego detektywa, doktora Monka, czy jak ona się nazywa, mamy lupę, naprawdę rewelacyjna jest ta lupa. Jestem mega ciekawy, czy będzie ona przybliżała również, jak będziemy nią atakowali. Wiecie, takie mogliby zrobić złudzenie, że jak się patrzysz przez lupę, to coś przybliża. Bardzo fajne by to było. Mamy Forerunnera, również lotnia. Tutaj mamy taniec Eagle, czyli będziemy tak udawali orła. Z racji tego, że jest Święto Niepodległości, tak? W Stanach, coś takiego. Tutaj mamy jeszcze Bring It, czyli przynieś to, nie? Come, 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 come. Sparker. Oczywiście zimny ogień, ciepły ogień, jak to kto woli nazywać. Tutaj mamy dwa skiny, oczywiście na Święto również Niepodległości, barwy amerykańskie. Bardzo fajnie, z pewnością dużo pieniążków na tym zarobią. To chyba było? Nie, to jeszcze nie było, też jakaś nowa lotnia.
A więc tak, moi drodzy, to było na tyle ze świata Fortnite. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, bo takie odcinki pojawiają się codziennie. A teraz zapraszam Was na krótki materiał, w którym pokażę Wam, jak wygląda tryplat zabaw. Ej lol, jest 100 lam podobno, 100 lam na mapie. Dawajcie, robimy wykrzywione! Patrzymy nowy budynek, panowie! Patrz, jak fajnie na mapie jest teraz zaznaczone, ty, kozak! Może rakieta. Nie, rakiety chyba nie ma. Pierw wykrzywione. I przejdziemy się na rakietę od razu. Jak fajnie, ej, patrzcie, fajnie jak wykrzywione tak wygląda, jak wszyscy zaznaczyli. No mówię, no, kozak. Nareszcie się postarali. Zostawiamy wszyscy subka i dobijamy 35200. Wuhu! I łapeczka prawilna, rekord. No sprawdźmy, co tu się dzieje. Patrz, nowy budynek. On dopiero powstaje. Lama! Ale lama na ese, ja ją zabijam. Refight. 55 minut strefa i patrzcie na strefę. Mixer 5000 dodasz w Fortnite Skmro 1978 zł i 25 groszy na pilot. Aha, dobra. Za pomocą SMS. Ja pierdzielę, to nie to. Może być ten panel, ale nie o to chodziło, Jezus, miał być launchpad. Palety dostałem 500 drewna. Ja zaraz lecę na rakietę zobaczyć launchpadem, nie? Aha, to jest taka kryjówka. A to może na razie wszyscy sojusz i potem się lejemy, co? No. Ta. Wszyscy wywalają w górę i ten. Teraz też jest. Ja przecież szukajkę sobie zrobię, że miał nad nimi przewagę. Zdąży rakietę nawet. Ej, dobra, to ja idę na rakietę. Ja mam launchpada, stary. No, to spoko. Buduję się do nieba. Chodźcie. A gdzie ty jesteś? Ja mogę budować. Zostawiamy łapeczkę w górę, dobijamy 25 tysięcy. Kto nie zostawi łapki w górę, ten nie kocha mamy. Tu pięknie są maksy. To jest takie, wiesz, podejście psychiczne z mojej strony do was. Poka mapę. Wykrzywione. Teraz lecimy zobaczyć na rakietę, bo... Gdzie jest rakieta? Ty! Na rakiecie coś innego jest niż było w przeciekach, wyciekach. Coś innego się dzieje. Ej, dobra, idę, czekaj. Panowie od Epic Games. Lecimy. Dla nas nie widać nas na mapie. Nie mapie. Zrób wyrwę. Zobaczymy wyrwę, polecimy. Pierw polecimy sobie zobaczyć na tą rakietę. Bo to jest bardzo ciekawe. Na mapie było co innego. A nie, tu jest rakieta! Źle spojrzałem. Dobra, my bad. Debil. Tak, wiem, źle złą górę zobaczyłeś, no. To. Ja. Gościu, albo zaczniesz biegać, tak jak ja ci każę, albo pozabijam cię. Złą górę obrałem. No stoi jak widły w gnoju dalej, nieuzbrojona. Clickbait. Z rakietą był. Tylko ten hologram zniknął. Rakieta stoi dalej. Dajcie zobaczyć. Coś się zmieniło w tej rakiecie, czy nie? Idę do góry, zobaczę. A nic. W góry nic się nie zmieniło. Ej, na górze są te czujniki. Ej, na górze się zmieniło. Ej, góra rakiety jest inna. Aha. Ja pierdziu, gościu. Buduj to normalnie. Jakim cudem on zginął? Nie wiem, chyba DCS zrobił. Dobra, idę na górkę inaczej. Odrodzi się, spokojnie. A no tak, faktycznie. Ale to się jest nieśmiertelnym. Ej, jest się śmiertelnym, bo jak się w strefie zginie. Ej, hologram jest, ej, inny jest hologram. Ej, Farrell, patrz, teoria, nowe. Ja właśnie idę zobaczyć, nie widziałem. O, jest tam patrz, inny hologram. Patrz, i tam jest hologram jakiś, patrz, tu jest hologram. A. A czemu ja go nie widziałem? A, bo to teraz jest wyżej piętro, co ja gadałem. Jest wszystko.
Dobra, złe piętro obrałem. Uzbrojona, no. Rakiety dostała, nie? Silniki te odrzutowe dostała. Co jest tu napisane? Nic nie ma. Co jest napisane na hologramie bliżej? Jest napisane coś? Tak jak było? Tutaj mamy napisane... Jakieś kamyczki czy co? Omy... Nie. Omy... E... G... A... A tu jest... Cy... A... Ryby... I... Charbit chyba. No nic, no nic, no nic. Tak myślałem, że jeszcze mamy 15 czy 12 dni do końca tego. Do końca sezonu, pewnie dopiero na koniec sezonu wyleci i się zacznie piąty sezon dzięki temu. Dobra, lecimy na wykrzywioną wyrwę. Pewnie. Wykrzywioną wyrwę. Wypasioną wyrwę. Wyrwa się zmieniła. Wykrzywiona wyrwa. Zmieniła się. No idziemy, idziemy tam. No, nowe lasy, no. Ja mam tu skrzynkę u góry, żeby zobaczyć. Fajnie jakby ją zatkali. Ona, oni ją zatkają na bank. Cześć, witam wszystkich. 2500 łapek, yeah, rekord. Ej, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale spowolnione są te. Wypadanie broni, tak jakoś wypada wolniej ta broń po otwarciu skrzynki. Tu jest coś dziwnego, ej, lol, tu jest jakaś czarna, ej, tu jest czarna kula, ej. Gdzie, idę? Ej, chodźcie, patrzcie. Ej, lol, jakaś czarna kula, a nie, bo to jest chyba meteoryt. A gdzie my jesteście? Gdzie ty, kumpel? 49 farel, już mam cię w znajomych, mogę gierkę potem 0.72. Tak, mordeczko. Ej, obok tej, jak idzie się na widmowę, jak się idzie na widmowę. Gdzie się na widmowę? Zaznacz na mapie, gościu. A, tu, dobra. Ale nie, bo to jest... A nie, to jest od meteoryta, bo to daje żelazo, to jest chyba meteoryt. Aha, gość, ja myślałem, że już coś nowego. Jest już transpion, tu jestem. Jest więcej... Moderator, zablokujcie flikusa. Tych takich krzaczków. Nie no, nie wierzę w to. Gdzie jest ten panel dyskokowy? Niby te 100 lama, jeszcze żadnym nie spotkałem. Mi powiecie, gdzie wy jesteście? Ja idę na... A nie mam już tego, dobra. Nie wiem jakby. No ze wypraszczony tak dalej. Lama, lama na E, lama na E. Dobra. Będziecie widzieli widzowie lamę, to krzyczcie, nie? Bo ja lecę tego. A mogę ich zabić, chłopaków, nie? I ban, i dobrze, Maciu. I dobrze, Maciu. Ja mam lampada, chodźcie, ej. Szybko, chodźcie, patrzymy, ja patrzymy wypasioną wyrwę i schody. Moi drodzy, gramy, nie? Składziki. Gdzie wy jesteście? Co tu jest? Zaznaczyłem na mapie. A nie, to jest ale gaz czerwone, tylko. Czy co? Czerwone, czerwone. No dobra, widzę was. Ja buduję schody. Gdzie ta skrzynka? Nie za głośno, nie za cicho? Lama. Dwie lamy. 100 lam. Zniszczył podstawę do dzisiaj. Coś tam tego, dobra. Mam drugiego lunchpada, jakby co? Bić się da, no właśnie zaraz idę no zobaczyć, ja wiesz? Lunchpadem. Sekundka, ja już wbijam. Ej, widzę, że na wypasionej coś się zmieniło. Ja idę na tego. No idę na tego Skybase'a, nie? Starczy mi chyba matsów, co? Starczy. Ja czekam na moich kolegów i robię versus 1 versus 1. Jeden versus... A no faktycznie, będzie można zrobić 1 versus 1 teraz. Będzie nawet spoko, nie? Na... placu zabaw. Ale to i tak będziemy się odradzać, więc... Ale wiesz, że niby już... Ten... Umarłeś. Czekaj, czekaj, jest punktacja od serwerów. Ej, w środku tej badawczej wyrosły drzewa. Tylko czegoś badawczego. Dobra, polecimy na, no, teraz na wyrosły to. Wyrosły duże drzew. Co to? Farel. Słucham cię. Zagrajmy w Simona. W Simona tutaj? Simon mówi, no to spoko by było nawet. Jest 100 widzów na placu zabaw. No ale to weź 100 widzów ogarnij, nie? Normalnych. 4 maksymalnie. To jest ciężko. A no sobie, bo to na placu zabaw. Musisz prywatny serwer do tego wziąć.
Dobra, zaczynamy zaraz z donatorami grać, nie? Z tymi, co żeśmy, co wysyłali. Zaraz będziemy dodawali po tej rundzie. Tylko zobaczymy jeszcze sobie tą wypasioną werbę. Weźmiemy tu matsy. No dużo zarosło. Dużo zarosło. I opłaca się kupić Wukonga, czy czekać na przykład na anioła i skrzydła mieć? Jak chcesz. Powiedzcie, my jesteśmy tylko we dwóch tutaj na całej mapie? Nie, we czterech. We czterech, nie? Lama na 30. Nie, są typy. Gdzie? Uwaga, 2005 miałeś dodać 0.50. Już właśnie dodaję i pododaję wszystkich. Nie ma. Za pomocą SMS. Są normalnie typy, stary. Jestem na wypasionej już. Ja też jestem na wypasionej. Ja też. Ktoś z nas ma dzielno? Meteoryt już prawie całkiem rozwalony. Coś wyszło z meteorytu. Ja idę. No to już od dawna. Uziwa, ktoś do mnie strzela. No i zginąłem. Farel. Nieładnie, Farel. Ale rzeczy moje zostawcie. Dobra, słuchajcie. Meteoryt był taki, jaki jest. Ja, panowie, lecę grać z widzami, bo się bawcie na placu zabaw. Śmiało. Dobra, to nara. Dobra. Zwycięstwo.